Przyjaciele, tutaj koleżanka mówiła o tym, że zbawienie jest tylko w Jezusie Chrystusie. Możecie sobie chodzić i myśleć, że potrzebujecie być dobrym człowiekiem, albo że jesteście dobrym człowiekiem, albo że nic nie potrzebujecie, bo wszystko macie. Ale niestety to jest droga do piekła, bo życie zaczyna się tylko wtedy, kiedy człowiek rodzi się na nowo. W tym momencie, przyjaciele, jesteście nieżywi. W duchu jesteście obumarli. To znaczy, że obumarły duch chodzi sobie i myśli, że nie ma Boga. Nie ma Boga. A Bóg jest. Bóg jest żywy. I jeżeli otworzysz swoje serce, to będziesz zbawiony. Życie wieczne to poznawanie Boga. Życie wieczne to nie żadne sakramenty. Życie wieczne to nie komunia, nie bozia. Życie wieczne to spędzenie wieczności w dobroci i w miłości Boga. Chcę cię zachęcić. Jak masz na imię? Cześć, jak masz na imię? Cześć, ja jestem Basia. Józef, posłuchaj. Ja poznałam osobiście żywego Jezusa Chrystusa. Rozumiesz, On jest żywy. Ja mieszkałam w Australii, miałam wszystkie fajne rzeczy, rozumiesz? Miałam wypasione życie materialne, miałam super pracę, imprezowałam sobie na maksa, jeździłam sobie na fajne wakacje, nad morze, na rafę koralową, ale ja czułam pustkę w swoim sercu, zastanawiałam się, czy jest coś więcej niż tylko to, że sobie poimprezuję trochę, czy mam fajny czas w piątek. Bo w sobotę rano bolała mi głowa, w niedzielę rano to już w ogóle mnie bolała głowa po całym tym imprezowaniu. I ja powiedziałam do Boga: Boże, jeżeli jesteś, to ja chcę Ciebie poznać. Ja chcę Ciebie poznać. Józef, czy się mogę o Ciebie pomodlić? Okej. Okay. A czy mogę się... Poczekaj. Nie, posłuchaj mnie. W imię Jezusa Chrystusa ja zrywam każdą demoniczną zasłonę. Ja zrywam demoniczną zasłonę. Posłuchaj, idziesz do piekła. Idziesz do piekła teraz. Idziesz. Ja nie mam nic przeciwko, żeby pani się pomogła. Ale posłuchaj, to daj mi rękę. To... Dobrze. Czy chcesz prawdy? Okej, okay. To ja się modlę o to, że prawda ci jaśnieje. Ja modlę się o to, że spotykasz się z żywym Bogiem, z żywym Jezusem Chrystusem. Ja modlę się, że zasłona spada z Twoich oczu, z Twojego umysłu. Przyjmujesz to? Amen. Okej. Okay. Ja modlę się o to, że spotykasz żywego Boga, że Twoje imię Józef jest wpisane w Księgę Życia. Ja teraz nakazuję, aby każdy demon niedowiarstwa usunął się z Ciebie. Przyjmujesz to? Amen. Okej. Okay. Okej. Okay. Przyjaciele, od tego się zaczyna właśnie przyjęcie żywego Jezusa Chrystusa. Od powiedzenia: ja chcę poznać prawdę. Ja chcę poznać prawdę. Kto chce prawdy? Kto chce poznać prawdę? Dziewczyny, chcecie prawdy? Ja chcę poznać prawdę. Dobra. Nie, ja chcę, jeżeli chcesz poznać prawdę, to ja się dzisiaj pomodlę. Jak masz na imię? Maria. No to się mnie zapytaj. Pani tak bardzo wierzą w Boga. Tak. To dlaczego wiele katolików, tak, tak bardzo pieczują osoby, które kochają osoby tej samej płci? Okej. Okay. Okej. Okay. Posłuchaj, ja nie jestem przede wszystkim, ja chciałam wam powiedzieć wszystkim, ja nie jestem katoliczką, bo to jest wiara w jakąś bozie albo wiara w jakiś kawałek chleba. Ja spotkałam osobiście żywego Jezusa Chrystusa. Maria, tak? Maria, daj rękę. Czy ty kochasz osobę tej samej płci? No, daj mi rękę. Daj mi rękę. Posłuchaj, no, ja ci coś powiem. Jezus Chrystus to jest źródło wolności dla wszystkich ludzi. Jezus Chrystus to jest źródło życia. Pytanie było takie, jak można... Pytanie było o Kościół katolicki. Chcę powiedzieć, nie mam nic wspólnego z Kościołem katolickim. Jezus Chrystus to jest żywy Bóg, to nie jest Bozia w opłatku. Rozumiecie? Ja go poznałam osobiście. On mnie uwolnił. Ja byłam uwolniona z depresji. Ja byłam uwolniona z depresji. Jak się nazywasz? Muhammad się nazywasz? Na kolana i pokutuj.
przed Jezusem Chrystusem. Teraz w imię Jezusa Chrystusa na kolana. Przyjaciele, Jezus Chrystus to nie jest żadna zabaweczka, to nie jest żadna religia. Rozumiecie? On jest żywy. To jest Król Królów, to jest Pan Panów. Ja Go poznałam osobiście. Rozumiesz? Życie to jest poznanie osobiście Boga. On ma na imię Jezus, tylko to nie jest ten Jezus katolicki, bo to nie jest wafel, to jest żywy Bóg. On uwalnia ludzi od samych siebie. On uwalnia ludzi od egocentrycznego ducha. Jezus Chrystus uwalnia ludzi od każdej patologii. Uwolnił mnie od patologii głupoty. Uwolnił mnie z depresji. Dał mi nowe życie. Ja czułam pustkę w swoim sercu. Ale Jezus Chrystus dał mi nowe życie. I to właśnie jest życie wieczne. Kiedy poznasz osobiście żywego Jezusa Chrystusa. Kiedy On stanie się Twoim Panem i Twoim Królem. Jezus Chrystus. Friends, I want to tell you my testimony. I want to talk about the living God. I met Jesus Christ personally. It is not some story. It's not a Catholic deity. He is real. He delivered me from depression. He delivered me from a sense of emptiness. He delivered me from my stupidity. He delivered me from a life that was meaningless. I was born again over 10 years ago. To be born again means to be born afresh, to be born truly, to a true life, to a life that's eternal. That's what it means to be born again. But religion cannot give you eternal life. Religion is just a set of rules. Religion is just a set of ideas that have nothing to do with God. Religion gives you whole lot of intermediaries between you and God. But Jesus said, come to me. Whoever is thirsty, come to me. Whoever wants to feel true love and true happiness, come to me. God said, I'm putting two roads in front of you, life and death. I'm giving you two choices, life and death. And right now, everyone is heading for death. Everyone is heading for death. Your life is heading for death. Choose wisely. If you choose Jesus Christ, if you choose living God, your life will begin the moment you are born again. To be born again is to have a meeting with the goodness, with the mercy, with the beauty of God. That's what it means to be born again, to open your heart and to accept that Jesus is a resurrected Jesus. Jesus Christ is resurrected. He is not on the cross. He is not in Eucharist. He is not a piece of bread. He is not some sort of sacrament. He is resurrected. He is risen. He is alive. The Bible says that if you believe in your heart that Jesus rose in the flesh, that He is real, He is resurrected, you will be saved. And if you declare Him your Lord and your Savior, you will have a new life. You will be saved. I pray that those words don't let you sleep, that you think about Jesus. I pray that those words don't let you not to think about it. I pray that you think about Jesus, that He is real. I pray that those words penetrate your mind and your heart, that you know that that's the truth. Amen.